Witajcie moi drodzy. Tak naprawdę bardzo się cieszę, że jednak grupy zostały połączone, bo konferencja, którą dzisiaj będę głosić, jest nowa, przygotowana przeze mnie na świeżo, przemodlona. Jest bardzo dużo treści. Podobnie jak wieczorem będę mówiła o przyjaźni. Te tematy są bliskie mojemu sercu przez ostatnie 2 lata. Dla tych, którzy mnie nie znają, może się krótko przedstawię. Nazywam się Magda Kleczyńska. Z zawodu obecnie jestem terapeutą par. I z pasji i też z pracy w poradni doradcą rodzinnym, a przede wszystkim żoną od 13 lat mojego ukochanego męża Darka, który nie mógł tutaj być z nami z powodu choroby, i mamą trójki dzieci. Emilka ma 11 lat, Stasiu 7 i Karolinka 5. Także będąc żoną i mamą, staram się jak najbardziej pomagać, służyć innym. Mój mąż jest ciągle tym, który ubezpiecza tyły, opiekuje się dzieciakami wtedy, kiedy mnie nie ma. Kiedy możemy, jeździmy razem na konferencje, na rekolekcje, choć on generalnie bardzo nie lubi wystąpień publicznych i przez pierwsze lata naszej znajomości, tak trochę go, wiecie, przymuszałam do tego, żeby coś tam głosił, mówił. Natomiast w pewnym momencie stwierdziłam, że to nie ma sensu. I że jeżeli Pan Bóg chce, jeżeli to jest Jego droga, to będzie mówił, to będzie występował, będzie głosił, a jeśli nie, to ma inne zadanie i wtedy to jest najlepsza dla Niego droga z możliwych. Tak sobie weszłam tu pierwszy raz, bo jestem od poniedziałku wieczorem i uklękłam na adoracji i tak się zastanawiałam, który to już raz jestem na rekolekcjach Ruchu Czystych Serc. Nie jestem w stanie policzyć. Natomiast pierwszy raz razem z moim chłopakiem wtedy ówczesnym przyjechaliśmy na rekolekcje w wieku 17 lat. I od tej pory jesteśmy praktycznie co roku, więc można powiedzieć, że jesteśmy takimi weteranami. 20 lat minęło w tym roku właśnie tej naszej drogi RCS-owej, a potem RCS-emowej, bo w trakcie naszego ślubu, którego też udzielał ksiądz redaktor, wstąpiliśmy do Ruchu Czystych Serc Małżeństw. Więc z tego ruchu wyszliśmy, ten ruch jest dla nas takim pierwszym miejscem formacji, pierwszym miejscem zakochania się w Jezusie, ponownego wyboru Jezusa, takiego w dorosłym życiu, jako swojego Króla, Boga, najlepszego przyjaciela. I też z Nim są związane bardzo różne historie. Więcej pewnie o tym powiem na wieczornej konferencji, bo wiąże się to mocno z tematem przyjaźni. Natomiast dzisiaj więcej o emocjach. Skąd ten temat? Przewodnią myślą tych rekolekcji jest więź, czyli wszystkie konferencje, które gdzieś wokół krążą, mają się zamykać w temacie więzi. I kiedy zgłaszałam swoje tematy, pomyślałam, że właśnie emocje są często nieodkrytym, a bardzo ważnym miejscem spotkania zarówno z Panem Bogiem, jak i z drugim człowiekiem. Jako terapeuta, też spotykając się z małżeństwami, bo głównie prowadzę w terapii małżonków, widzę, że jest bardzo duży problem z rozumieniem emocji. Najczęściej ludzie, chcąc w jakiś sposób odczytać swoje emocje, albo je tłumią, albo jest taki przerost, czyli za duże przypisywanie roli emocjom. Oczywiście one są bardzo ważnym elementem naszego życia i bez nich nawet najbardziej zorganizowany i poukładany świat zaczyna po prostu umierać. Człowiek, który nie pokazuje swoich emocji, który nie pokazuje swoich uczuć, jest człowiekiem do głębi samotnym. I mam wrażenie, że często też te trudne emocje, o których dzisiaj będę mówić, są niedocenione, są izolowane, są wypierane. Natomiast uczucia są miejscem spotkania z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem. Więź duchowa człowieka z Bogiem jest też mocno uczuciowa. I myślę, że warto na początku powiedzieć i zaznaczyć to, podkreślić, że uczucia nie podlegają ocenie moralnej, że wszystkie uczucia same w sobie są moralnie obojętne.
Dopiero decyzje, czyny, które pod wpływem tych uczuć wykonujemy, podlegają ocenie moralnej. Uczucia w ogóle i wrażliwość są właśnie po to stworzone, żeby nas jako ludzi ze sobą łączyć. Część z was pewnie była w Medjugorje, część z was też z pielgrzymką zorganizowaną tutaj z Ruchu Czystych Serc. Właśnie Maryja, mówiąc o modlitwie sercem, mówi właśnie o modlitwie również uczuciami i emocjami. I ta modlitwa sercem jest tak ważna, dlatego że serce jest swoistym centrum dowodzenia, jest takim ośrodkiem wrażliwości człowieka, w nim się rodzą uczucia. I dla mnie uczucia są genialnym przewodnikiem po życiu takim zewnętrznym, dlatego że uczuć się nie da zmanipulować. One pojawiają się niezależnie od nas, jakby w pierwszym kontakcie z jakimś zagrożeniem albo z jakąś sytuacją, która wywołuje w nas, nie wiem, radość, smutek, żal, lęk, pojawia się uczucie, pojawia się emocja. I stąd wymagają one naszego szacunku, stąd warto się nimi trochę głębiej zająć, bo tworzą one w pewnego rodzaju unikalny kod, który każdy z nas jest powołany, żeby odkryć, żeby nazwać te uczucia, żeby powiedzieć, co w danej sytuacji czuję. Samo nazwanie uczuć jest już pewnego rodzaju wejściem z nimi w lepszy kontakt. Nie tylko z uczuciami, ale jeżeli rozumiemy swoje uczucia, jeżeli je dostrzegamy i nazywamy, mamy lepszy kontakt z drugim człowiekiem i z Panem Bogiem. I przede wszystkim mamy lepszy kontakt z sobą samym. Jeżeli ja lepiej siebie znam, to też w większej pełni mogę siebie rozwijać. Kto nie ma dobrego kontaktu ze swoimi uczuciami, nie będzie też miał dobrego kontaktu z Panem Bogiem. Taki człowiek bardzo często wchodzi w jakąś rolę, zakłada maski, udaje, nie jest wyczulony na subtelne sygnały swojego wnętrza. I w tym bardzo pomógł mi ostatni czas 2 lat, kiedy biorę udział w warsztatach dla chrześcijan 12 kroków do pełni życia. Pewnie słyszeliście o tym programie, program rozwojowy skierowany właśnie do chrześcijan, oparty na podstawie programu 12 kroków dla anonimowych alkoholików. I powiem wam, że ciekawy zbieg, może okoliczności, nie wiem, czy to tak można nazwać, ale akurat w tym roku, kiedy na rekolekcjach Ruchu Czystych Serc był Rafał Porzeziński i mówił o 12 krokach, to był dokładnie ten czas, kiedy ja miesiąc wcześniej zapisałam się na kroki. I było to dla mnie takim potwierdzeniem, to jest dobry kierunek. A przyczyna? Prosta. Złość. Bardzo dużo złości, o której pewnie powiem, bo ta złość była zawsze obecna gdzieś blisko mnie. Bardzo często jakby pierwszą reakcją u mnie na różne zdarzenia, które są, jest złość. Świetnie się nauczyłam ją tłumić i wyrażać w miejscach, w których czuję się bezpiecznie. Ale kompletnie i nigdy nie zastanawiałam się, jaką wiadomość niesie ze sobą na mój temat, na temat mojej relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem właśnie ta złość. I to, co odkryłam na krokach przez ostatnie 2 lata, te spotkania są wymagające. Wiecie, to jest tydzień w tydzień, spotkanie 2 godziny, gdzie ja dojeżdżam z Bochni do Krakowa z grupą 12 osób, gdzie przerabiamy materiały, które dostajemy kolejne kroki dostajemy osobno i 3, 4, 5 pytań na danym spotkaniu. Każdy z nas odpowiada na te pytania, mówi o swoich refleksjach, przytacza przykłady ze swojego życia. I generalnie całe kroki opierają się na tym, czy cel tych kroków jest taki, żeby strategie przeżycia, które stosujemy wszyscy od dziecka, po to, żeby przeżyć, bo często czujemy się skrzywdzeni, niedostatecznie kochani, często spotykają nas różnego rodzaju w życiu trudności, cierpienia, odtrącenie, odrzucenie, brak miłości i staramy się sobie z tym jakoś radzić, więc jako dzieci wybieramy strategię przeżycia.
Wybieramy jakiś rodzaj nadkontroli, nadodpowiedzialności. To jest taka moja wielka akurat trójka, czyli poczucie winy, nadkontrola i nadodpowiedzialność. Co teraz w dzisiejszym życiu, moim 37-letnim, skutkuje tym, że czasem zapominam kompletnie o sobie, a biorąc sobie jakąś odpowiedzialność, zarywam noce, nie pamiętam o swoich własnych potrzebach, bo komuś coś obiecałam, bo wzięłam za dużo zadań. Wiecie, ostatni rok kończyłam 2 kierunki studiów, założyłam gabinet, dojeżdżałam do pracy, czy dojeżdżam cały czas, raz w tygodniu po 500 kilometrów. W międzyczasie prowadziłam konferencje, rekolekcje. Stworzyliśmy z Grzybowskimi, z Igą i z Konradem cały taki program miłosnych warsztatów małżeńskich, które też regularnie prowadziliśmy. Było tego mega dużo. A w tym wszystkim jeszcze bardzo się starałam być obecną żoną i mamą, więc jak przyjeżdżałam z pracy, to jeszcze trzeba było ugotować na drugi dzień obiad, wyprać, zastanowić się, czy któremuś dziecku coś nie potrzeba. I przychodził taki moment, już nie dam rady. I on przyszedł kilka razy. I kroki mi to uświadomiły, że nie da się żyć, stosując ciągle strategię przeżycia. I z tych strategii przeżycia trzeba je przekształcić, zmienić swoją własną pracą i modlitwą przede wszystkim na strategię życia. Czyli z nadodpowiedzialności zrobić odpowiedzialność, z nadkontroli zrobić kontrolę, bo te wszystkie mechanizmy, one są cenne i potrzebne, tylko ich przerost w pewnym momencie staje się bardzo dużym problemem. Wiecie, te tematy, których ja dzisiaj będę mówić, i te emocje dzisiejsze, i później przyjaźń, to są tematy trudne, to są tematy bardzo głębokie i mam świadomość tego, że część z was może się nudzić, część z was może powiedzieć, a kurczę, coś bym ciekawego, jakieś świadectwo posłuchał, żeby ktoś wyszedł, powiedział, że wyszedł z jakiegoś super uzależnienia, mega turbo rzeczy, wielkie wow. Chciałabym mieć takie świadectwo, ale nie mam go. Chcę się z wami po prostu podzielić takim zwykłym, codziennym, moim własnym życiem, docieraniem do emocji, do tego, że jako matka, złoszcząca się na moje dzieci. Jeżeli ktoś by tutaj z was zobaczył nagranie, jak ja potrafię się wściec, jak ja potrafię wrzeszczeć, to byście powiedzieli, czy to nie jest ten człowiek w ogóle, nie? To my ją znamy, taka sympatyczna, uśmiechnięta. Potrafię się naprawdę drzeć. I czasem mnie to przerażało, że jest we mnie ten drugi wilk, tak jak mówimy, są w nas te dwa wilki, wygrywa ten, którego karmisz. Ale i do tej pory emocje, właśnie ta złość, zazdrość, to byli moi wrogowie. Pamiętam, że rozmawiałam wiele razy z przyjaciółką i obydwie stwierdzałyśmy, po co w ogóle człowiekowi emocje? Po co to jest? Nie lepiej by było, jakby nie było tych trudnych emocji, które się pojawiają. One są bardzo, bardzo potrzebne. Trzeba też uważać na zbyt szybką interpretację uczuć, bo bardzo łatwo jest wpaść w taką pułapkę. Pojawia się złość w obecności na przykład mojego przyjaciela, no to znaczy on zrobił coś takiego, co wprowadziło we mnie taki stan, że ja poczułem złość. Niekoniecznie tak musi być. Może być tak, że właśnie w obecności tego przyjaciela czuję się bezpiecznie i wreszcie mogę poczuć tą złość, którą czułem dużo, dużo wcześniej, ale ją wyparłem, stłumiłem, nie pozwoliłem sobie na to, żeby ją okazać. Podobnie z dziećmi, z rodzicami, jak ja miałam wiele razy takie sytuacje, że wiecie, jak wracałam gdzieś z jakiejś konferencji albo z pracy, wchodziłam do domu, dzieci natychmiast zmieniały atmosferę zabawy, radości, po prostu we wrzask. Wszyscy czegoś chcieli, wszyscy płakali, cała trójka przy nodze. Mamusia, bo coś tam, każdy musiał mi w tym momencie coś pokazać, przepychanie się. I tylko moja teściowa, która na to zawsze mówiła, no tak, mama weszła do domu. Można było się spodziewać. Cały dzień dzieci grzeczne, mama weszła do domu i już się zaczęło. A no tak, i cudownie, że się zaczęło. Dopiero teraz to rozumiem, bo moje dzieci właśnie przy mnie czuły się najbardziej bezpieczne. I to wszystko, czego cały dzień bały się wyrażać, co cały dzień było jakieś trudne dla nich,
wtedy miały czas, żeby mi pokazać. Dlatego dajcie sobie czas, jak pojawia się jakieś uczucie, uczucie, które jest trudne, uczucie, które jest bolesne nawet, jakiś wstyd, lęk, złość, zazdrość, nawet zakochanie. Dzisiaj też będę mówić, że zakochanie może być trudnym uczuciem, szczególnie kiedy pojawia się, kiedy nie powinno, kiedy pojawia się w małżeństwie, kiedy pojawia się, kiedy, jak na przykład ja mam już chłopaka, dziewczynę, nagle zakochuje się w kimś innym, co to może znaczyć. Dajcie sobie tą przestrzeń pomiędzy pojawieniem się uczucia, a jego interpretacją. Miejcie do szacunek do własnych uczuć. Jak one przychodzą, warto sobie powiedzieć cześć. Fajnie, że jesteś. Co mi chcesz powiedzieć? Wiecie, ja przez te 2 lata, po przejściu tej drogi jeszcze jej nie przeszłam, bo największy hardkor przede mną, jestem dopiero na 10. kroku. Jeszcze chwilę, zanim dokończymy. Ale to, co się zmieniło na ten czas i to, za co jestem bardzo wdzięczna temu programowi 12 kroków, ale też przede wszystkim drodze ruchu czystych serc, w której staramy się cały czas trwać, to to, że zaczęłam mieć szacunek do swoich własnych uczuć. Że w momentach, kiedy się pojawia złość, mówię, no jest, cześć, witaj. Czuję cię bardzo intensywnie, o co chodzi, co mi chcesz powiedzieć, i zaczynam się modlić. Dlatego, że bez udziału Boga nie jesteśmy w stanie rozkodować naszych uczuć. Bez osadzenia naszych uczuć w modlitwie nie będziemy w stanie ich właściwie rozkodować. Nie będziemy w stanie poznać przesłania tego uczucia, które się w danej chwili pojawia. W ostatnim czasie mam też taką dużą zmianę w modlitwie, dlatego że pierwszy raz doświadczam tego, że wszystko, co robię, staram się osadzać w kontakcie z Panem Bogiem. To jest, wiecie, ciężko o tym mówić, bo tego się nie da nazwać, tym się nie da opowiedzieć. Ja, jak opowiadam czasem, czy mojej przyjaciółce, czy mojemu mężowi, czy z kimś się dzielę, to mówię, no co ja ci mam powiedzieć? No, jakbym komuś powiedziała, ciągle się modlę, to ktoś powie, nie, troszkę nie bardzo z głową. Natomiast wszystko, co robię, staram się osadzać w Bogu. Mówić, Panie Boże, Ty temu błogosław. To nawet nie jest myśl, to jest jakby działanie już z automatu. To jest ciągłe ponawianie zawierzenia. Jezu, Chryste, wszystko, co robię, to jest dla Ciebie. Prowadzę pary w terapii, modlę się za nich. Nawet jak przychodzą osoby niewierzące, modlę się za nich. Staram się słuchać głosu Ducha Świętego, gdzie On chce ich poprowadzić. Wiecie, to jest trudne, o czym mówię, ale chciałabym, żebyście też mieli świadomość, że ta praca, którą tu rozpoczynacie na tych rekolekcjach, to jest dopiero początek. To jest dopiero jakiś etap w waszym życiu, bardzo ważny i bardzo cenny, dlatego że ja właśnie z tego etapu mam najpiękniejsze wspomnienia w swoim życiu. Wszyscy moi przyjaciele, moje najukochańsze przyjaciółki, 3, które do tej pory są najbliższe mojemu sercu, są z ruchu czystych serc. Jedna jest z kręgu domowego kościoła, ale też poznana właśnie poprzez wspólnotę. I to o tym więcej powiem wieczorem, o przyjaźni, o tym temacie. Chciałam właśnie zahaczyć więcej, bo stwierdziłam, że to jest bardzo, bardzo ważny temat dla nas tutaj, bo jesteśmy wspólnotą przyjaciół. Ale idźmy do zazdrości. Myślę, że zazdrość jest bardzo ciekawym uczuciem. Nie wiem, jaki wy macie reakcję na zazdrość, ale w pierwszym momencie, kiedy mówimy zazdrość, to jest takie... Nie. Nie czuj tego. Nie czuj tego, bo to jest złe. Dlaczego? 7 grzechów głównych. Jest zazdrość? Jest. No więc jak już mówimy słowo zazdrość, to mamy z tyłu głowy grzech. I szkoda, że nie ma rozróżnienia i różnych słów na zazdrość, która jest pozytywnym uczuciem, która jest dobrym uczuciem, która jest pożytecznym uczuciem, a tym, które jest uczuciem destrukcyjnym. Ja
podzielę tą zazdrość na takie trzy rodzaje. Pierwszy rodzaj to ta zazdrość dojrzała. I co ciekawe, wszyscy ludzie przeżywają zazdrość. Nie ma takiego człowieka. Wiecie, strasznie się całe życie starałam nie przeżywać zazdrości. Bardzo. Wchodzę na Instagrama, patrzę, koleżanka poszła na takie genialne studia. Po prostu tak mi się marzą te studia, ale ja przy swojej trójce ukochanych dzieci nie jestem w stanie iść na te studia, więc czuję tą zazdrość, nie? Tu ścisk w gardle. Mówię, Panie Jezu, ja nie chcę tego czuć, proszę Cię, zabierz to ode mnie. Przecież fajnie, że dziewczyna idzie, ja jej błogosławię. Nie umiałam sobie z tym poradzić. Dopiero kiedy zrozumiałam, że dojrzali ludzie przeżywają zazdrość i że zazdrość może być dobra, stwierdziłam, że tak, że fajnie jest to czuć. I zaczęłam akceptować tego typu uczucia. Pierwszym rodzajem zazdrości tej dojrzałej jest zazdrość wobec wartości. Ona się pojawia, kiedy ja widzę, że ktoś robi coś wartościowego, że ktoś ma coś wartościowego. Na przykład ktoś teraz, słuchając konferencji Jacka Pulikowskiego, tak jak ja, mając 17 lat, myśli sobie, wow, ale ten gość mówi super, ja też tak chcę. To było moje pierwsze uczucie, kiedy słyszałam pana Jacka w wieku 17 lat w Rzeszowie. To po prostu było moje pierwsze marzenie, które pamiętam, wypowiedziane przed Najświętszym Sakramentem. Ja chcę być taka jak on. Ja nie wiem, jak ty to zrobisz, ale zrób to, błagam cię. Taka jak on nie jestem, ale marzenie się spełniło. Ta zazdrość jest dobra, dlatego że ona może podnieść czyjeś poczucie własnej wartości. Dlatego że jak ja komuś powiem, słuchaj, robisz to tak genialnie, że aż cię zazdroszczę. Robisz to tak super, tak świetnie, nie wiem, powiedziałeś tą konferencję, zrobiłeś piękne rekolekcje, nie wiem, przyjdzie ksiądz do księdza Miecia, jakiś tutaj ten franciszkanin, bardzo miły, serdeczny, i powie, księże Mieciu, tak cudowne rekolekcje, tyle młodych ludzi, zadowolonych, szczęśliwych, aż ci zazdroszczę, że tyle młodych ludzi pociągasz w tym ruchu czystych serc. To jest podniesienie poczucia wartości. On nie mówi tego ze złośliwością, z zawiścią, z chęcią odebrania tej wartości. To jest ten drugi typ, o którym będę później mówić. Ale mówi to po to, żeby podnieść czyjąś wartość. Zazdrość może bogacić, staje się wtedy mecenasem czyichś wartości, czyli bronię tej wartości. Co jest też bardzo ciekawe, to uczucie zazdrości pojawia się często wobec osób, które są do nas podobne, wobec wartości, które dla nas są ważne. Ja tam nie zazdroszczę nikomu nowego auta. Jeździ, niech jeździ jakimiś tam najnowszymi za 1 000 000 złotych. Kompletnie nie interesują mnie auta. Nie wiem, nie interesują mnie najmodniejsze męskie garnitury. Idzie facet, no wygląda fajnie, no ale nie mam tego uczucia wobec niego. Ale jak wyjdzie dziewczyna w ślicznej sukience, to czuję tutaj już cię troszkę ścisk w gardle i mogę wtedy jej powiedzieć, słuchaj, wyglądasz tak ślicznie, że ci zazdroszczę tej sukienki, jest piękna. Ty jesteś w niej prześliczna. I wtedy podnoszę czyjąś wartość, ale też dzięki temu mogę zobaczyć, co dla mnie jest wartością. I to może mnie zastymulować do rozwoju. To może spowodować, że ja będę mieć jakiś w sobie taką nową chęć do tego, żeby się rozwijać. Tak się stało na przykład ze mną i z Igą Grzybowską. My jesteśmy przyjaciółkami z Isią. No i Isia któregoś razu do mnie zadzwoniła i mówi, Magda, idę na super studia. I ja mówię, Isia, na jakie ty idziesz studia? No na terapię par w Warszawie, są świetne studia, idziemy, zapisałam się już. A ja mówię, idziemy? No bo ty też będziesz pewnie chciała iść, a we mnie już od razu takie tu, ona idzie, ja też idę. Ale to było takie dobre, to było takie czyste. I przeszłyśmy 2 lata studiów wspólnie. To uczucie może stymulować do rozwoju. Natomiast istnieje takie ryzyko, że my się wystraszymy tego rozwoju, bo rozwój jest trudny. Rozwój zakłada wyjście poza swoją strefę komfortu, poza coś, co znam. Rozwój to jest też wystawienie się na próbę, a ta próba może się nie powieść. Wiecie,
Mówienie dzisiaj o tych emocjach, mówienie o przyjaźni jest dla mnie próbą. Dlatego, że te konferencje są dla mnie bardzo osobiste, są bardzo głębokie, są też treściami, które są oparte bardzo mocno na konferencjach księdza Grzywocza, który jest ostatnio dla mnie bardzo dużym autorytetem w dziedzinie łączenia psychoterapii i duchowości. Bardzo bym nie chciała nigdy oddzielić tych dwóch rzeczywistości. Chciałabym, aby w tym, co robię w życiu, one się uzupełniały. Ale zawsze ten rodzaj wyjścia, łatwiej by było powiedzieć konferencję o tym, co już mówiłam 10 razy, wyszłabym, bym się nie denerwowała w ogóle. Natomiast to, że dzisiaj wyszłam, mówię, dzielę się czymś nowym, jest dla mnie wyjściem poza strefę komfortu. I myślę, że wy też macie takie momenty. I tutaj jest takie zagrożenie, że jeśli coś się nie powiedzie, jeżeli ten rozwój wydaje mi się za trudny, to ja mogę wejść w ten destrukcyjny typ zazdrości. Łatwiej będzie wtedy odebrać komuś wartość, niż samemu zmierzyć się ze swoim rozwojem. Łatwiej wtedy będzie powiedzieć, a to było beznadziejne i nie muszę nic ze sobą robić, czyli nie przyznać się do tego, że ta zazdrość pojawiła się we mnie. Odebrać komuś wartość. Zazdrość może mi też pokazać moją wartość, której już dokonałem. Ona bardzo mówi dużo o moich wyborach, o tym, jeżeli na przykład ja osobiście zobaczyłabym singielkę, która super dba o siebie, jeździ do spa, tak sobie próbuję wyobrazić, zazdroszczę jej, że nie ma męża i dzieci. To wtedy ja się konfrontuję dzięki temu uczuciu zazdrości ze swoim własnym wyborem. Co się dzieje w moim małżeństwie, że ja zaczynam zazdrościć singielce? Podobnie jest z księżmi na przykład, którzy zazdroszczą mężom rodziny. Jest czego zazdrościć, bo to jest wartość. Ale co się dzieje z moim kapłaństwem, że ja mam pytanie, że ja mam taki rodzaj uczucia wobec nie swojego powołania? Dlaczego ja to powołanie właśnie wybrałem? I na odwrót, mąż, który zazdrości może kapłaństwa księdzu. Zdarzają się takie sytuacje. To może nas na nowo skonfrontować z moim własnym dokonanym już wcześniej wyborem. Jaką wartość ma ten wybór i co ja mogę zrobić na ten moment, żeby ten wybór dawał mi więcej satysfakcji? Można siebie wtedy zapytać, czy gdybym siebie zobaczył na ulicy, czy ja bym sobie czegoś zazdrościł i czego bym sobie zazdrościł? Ludzie zbyt zazdrośni, którzy wchodzą w destrukcyjny typ zazdrości, to są ludzie o bardzo niskim poczuciu własnej wartości. Im bardziej jest ktoś pewny swojej własnej wartości, tym bardziej twórczo i właśnie jako taki mecenas przeżywa swoją zazdrość. Natomiast im bardziej ktoś jest niepewny, im bardziej jest taki mocno zamknięty, odizolowany, tym bardziej chorobliwie i destrukcyjnie przeżywa swoją zazdrość. Zazdrość też działa jak lustro, które pokazuje nam to, co ja w swoim życiu robię, żeby się rozwijać. Czasem bywa tak, że zazdrość boli, że jest takim bolesnym uczuciem. I my wtedy mamy taką łatwość, wiecie, nie ma tej przestrzeni, o której wam mówiłam, czyli uczucie, chwila nic, ta cisza, modlitwa, skupienie i dopiero interpretacja. Jeśli za szybko od zazdrości przechodzimy do interpretacji, to zdarza się, że obwiniamy o nią innych. I mówimy na przykład, a to taki beznadziejny człowiek, bo zrobił tam to albo tamto. Albo takie beznadziejne te rekolekcje, te miłosne warsztaty oni zrobili. Bo w pierwszym odruchu pojawiła się we mnie zazdrość. Była tak bolesna, że interpretacja była taka, oni coś zrobili źle, zrobili nie tak, ja bym to zrobił lepiej, odebranie wartości. Często się boimy też swojej własnej zazdrości, ale bywa tak, że boimy się tego, że ktoś nam będzie zazdrościł. Na przykład są takie często, jest tak często między ludźmi taka narracja, wiesz co, nie pokazuj tego, bo jeszcze ci tam ktoś będzie zazdrościł, a po co ci ma zazdrościć, to nie ma sensu, tak jakbyśmy się bali tego. Natomiast dlaczego nie? Właśnie jeśli człowiek jest dojrzały i bierze odpowiedzialność za swoje własne uczucia,
to zazdrość jest stymulatorem jego rozwoju. Zazdrość jest mecenasem też jego własnych wartości. I jak najbardziej, niech zazdroszczą, niech patrzą, że jest coś super, że jest fajnie. I to każdy z nas osobiście ponosi odpowiedzialność za to, w jaki typ zazdrości wchodzimy. W tym temacie warto obserwować swoją zazdrość, kiedy się pojawia, wobec kogo się pojawia, dlaczego, w jakich sytuacjach. Drugi typ zazdrości, ten typ destrukcyjny, bo pierwszy rozwojowy, o którym wam opowiedziałam, warto go odczuwać i warto go przywitać z radością. Warto sobie powiedzieć fajnie, że jesteś i dać sobie czas na jego interpretację. Natomiast drugi typ to taki typ ambiwalentny. Bardzo często są tacy ludzie, którzy cię pochwalą, ale nie do końca. Tam w pewnym momencie na przykład, to trochę tak sobie wyobrażam, że ktoś do mnie przychodzi dzisiaj po konferencji i mówi, ale super ta konferencja była, naprawdę fajnie, ale dzieci płaczą w domu, nie? Mąż tęskni. Czyli wbije ci szpileczkę. Z jednej strony chce cię pochwalić, ale nie do końca. I to jest często też wyrażane w taki sposób, że się nie mówi o czyjejś wartości. Czyli ktoś ma sukces, a inni tego kompletnie zignorują, to nie zauważą tego. Zdarzyło mi się, że przyjaciółka opowiadała mi historię. Wygrali olimpiadę z teologii, pojechali za granicę do Gruzji. W Gruzji była taka międzynarodowa olimpiada i szkoła nasza właśnie bocheńska w tej olimpiadzie miała pierwsze miejsce. I ona przyjechała z powrotem taka mega szczęśliwa, wiecie, z tymi dzieciakami, że taki sukces na arenie międzynarodowej. W pokoju nauczycielskim cisza. Nikt nic nie powiedział. Nikt nawet nie wspomniał o tym. Normalny, codzienny dzień. I ona się wtedy poczuła, wiecie, tak jakby trochę ktoś jej dał w twarz. Bo jednak było to bardzo przykre. I to jest właśnie ten typ zazdrości. Zazdrość, która odbiera wartość. Trzeci typ to zazdrość agresywna. Zazdrość agresywna wprost niszczy czyjąś wartość. Chce zranić kogoś. Chce mu zrobić na złość. Chce mu odebrać wartość, którą ma. I tacy ludzie są bardzo niebezpieczni. Trzeba od nich uciekać i po prostu z daleka się trzymać, dlatego że oni wprost krytykują wszystko, co dobre, pomniejszają dobro, które się dzieje. To jest bardzo trudne w kontakcie z nimi. Warto może to zauważyć, jeśli człowiek jest na tyle refleksyjny, żeby podjął jakąś pracę ze swoją zazdrością. Ale ja mam takie doświadczenie, że jeśli człowiek już wszedł w ten trzeci typ zazdrości, jest bardzo ciężko do niego dotrzeć i raczej lepiej się trzymać z daleka. Oprócz zazdrości o wartości może się pojawić też jakiś rodzaj zazdrości o osobę. I ta zazdrość też może być dobra, dlatego że ona pokazuje, że ta osoba właśnie dla mnie jest bardzo cenna. I tu przypomina mi się historia właśnie niedawna z moją przyjaciółką. 2 lata temu zaczęłam obserwować gdzieś tam zdjęcia mojej ukochanej przyjaciółki, Litki, która też jest z Ruchu Czystych Serc, z jakąś koleżanką. Nie? Pojawiały się coraz częściej, gdzieś tam w mediach społecznościowych wrzucała, opowiadając mi o różnych rzeczach, mówiła, z Patrycją robię to, a z Patrycją byłyśmy tu, wyjechałyśmy na 2 dni z Patrycją. I mnie tak trochę już zaczęło, wiecie, boleć. Nie? I myślę, co się dzieje? Zazdrosna jestem, no i wystraszyłam się tego typu zazdrości, że może ja jestem jakimś złym człowiekiem, bo odczuwam zazdrość, zawsze przychodzi z tyłu głowy takie myślenie o sobie. I pamiętam moją reakcję na tą sytuację, ja po prostu do niej zadzwoniłam i mówię, Litka, wiesz co, jestem zazdrosna o Patrycję, bo zawsze byłyśmy tylko we dwie, najbliżej, i nagle się ktoś dołącza. Ja się boję, że cię stracę. Po prostu zwyczajnie się boję, że cię stracę. I jej reakcja była też niesamowita. Ona mi powiedziała, że absolutnie to jest niemożliwe i że przyjaźń tak nie działa, że przyjaźń się
tak jak miłość w rodzinie powiększa, ona ta prawdziwa, właściwa przyjaźń, to tworzenie sobie grona serdecznych przyjaciół, to nie izolowanie się we dwójkę, tylko dołączanie kolejnych ludzi do tego naszego bycia blisko. O tym pewnie jeszcze więcej wieczorem, ale chciałam się z wami podzielić, że dzisiaj Patrycja też jest moją przyjaciółką. I zamiast jednej mam dwie. I wiem, że jak zadzwonię, to Patrycja pomoże mi w każdej sytuacji. I warto było wyrazić to, co czułam wtedy, bez agresji, bez jakiegoś atakowania, bez obwiniania, krytyki, ale po prostu powiedzieć to, co czuję, jednocześnie podnieść wartość i rangę tego, co nas łączy z Lidką. Moje ulubione uczucie, czyli złość. Mamy 10 minut, więc nie wiem, do zakochania już nie dotrwam, także nie dotrę dzisiaj. Może następne rekolekcje się uda coś więcej powiedzieć, ale myślę, że złość jest ważna, że też jest czymś, co, takim uczuciem, które bardzo często odczuwamy. Ja przynajmniej, bo są ludzie, którzy się mniej złoszczą i ja im bardzo, bardzo, bardzo zazdroszczę tak pozytywnie i tak dojrzale. I to świadczy o tym, że ja ze swoją złością też muszę więcej pracować. Ale zazdrość jest dobra, dlatego że jest energią i siłą prowadzącą do rozwoju. Uczucie złości może służyć tworzeniu związków i relacji. To jest dla mnie szok. Ludzie, którzy źle przeżywają swoją złość, są bardzo odizolowani. Tłumienie złości bardzo mocno izoluje ludzi od siebie. Złość jest właśnie po to, żeby tworzyć i utrzymywać związki, bo to, co najcenniejsze mamy z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem, to jest właśnie więź. I w momencie, kiedy tej więzi coś grozi, my czujemy złość. W momencie, kiedy mnie coś grozi, ja czuję złość. Dlaczego odczuwałam w ostatnim czasie tyle złości? Bo byłam przemęczona. Złość to było wołanie mojego organizmu: halo, weź, wystopuj, za dużo. I ta złość uświadomiła mi dopiero, że muszę mieć pewien plan. Plan, który się da zrealizować, a nie porywanie się z motyką na słońce i pokazywanie, że ja sobie z wszystkim dam radę, bo przecież nie potrzebuję odpoczynku. Moja złość mi to pokazała. Złość jest takim uczuciem, które chroni nasze granice. W momencie, kiedy ktoś chce je przekroczyć, albo kiedy ja sama przekraczam swoje granice, ona wzywa do obrony i do walki ze złem. Wzywa do walki z krzywdą. Złość mi jest potrzebna dla ochrony mnie i moich bliskich. Ostatnia sytuacja. Na fali złości, którą poczułam, w momencie, kiedy mój mąż dostał telefon z szpitala w Prokocimiu, że nie będzie miał wykonanego rezonansu, bo pani doktor nie ma w tej chwili i nie wiadomo, kiedy będzie, prawdopodobnie za miesiąc. Rezonans miał mieć wykonywany na CITO. Poczułam tak potworną złość. Myślę sobie, szpital uniwersytecki, tyle lekarzy, jest jedna pani doktor, która wykonuje tego typu rezonans. No, szkurcze nie. I wiecie, dzięki tej złości, którą wtedy poczułam, dzwoniłam kilka godzin po różnych ośrodkach i udało mi się na drugi dzień załatwić rezonans magnetyczny. I to po to jest złość. Nie wykorzystałam jej w sposób destrukcyjny, nie zaatakowałam nią moich dzieci, mojego męża, moich bliskich, tylko starałam się ją wykorzystać dobrze. Każdy z nas musi mieć swoją ścieżkę rozładowywania złości, bo złość jest potężną siłą. Jak czuję dużo tej złości, warto mieć swoją umiejętność, swoją drogę wyjścia z niej. Ostatnio rozmawialiśmy przy stoliku na obiedzie o takich emocjach właśnie z przyjaciółmi z Ruchu Czystych Serc i każdy mówił o swoich umiejętnościach, możliwościach radzenia sobie ze złością. Wtedy mi przyszło do głowy, że ja najczęściej albo biegam, albo ćwiczę na orbitreku, tylko sobie włączam, wiecie, takie najmocniejsze obciążenie, że już nie jesteś w stanie uciągnąć. Albo jadę gdzieś autem i włączam muzykę na fulla. Po prostu to musi być tak głośno, że bardzo jest głośno. Ale to mi pomaga.
Czasem się zdarza też, i to też bardzo lubię ten sposób, że sobie włączam jakąś uwielbieniową muzykę i śpiewam, ale tego nie można nazywać śpiewem, to jest darcie się. I to mi też pomaga. Zdarzało mi się, że to darcie się skutkowało właśnie zdarciem gardła przez jakieś tam 2 dni, ale to było dobre. Jak patrzę z perspektywy, to było dobre, bo to na tamten czas było bycie z Bogiem w takich emocjach, w jakich byłam wtedy. Panuje takie przekonanie, że człowiek uduchowiony, człowiek, który jest blisko Boga, on nie ma w sobie złości. On się nie złości. To jest taki człowiek, wiecie, zawsze wyciszony, spokojny, nie czujący jakichś tam specjalnych emocji. To nie jest prawda. Dlatego, że emocje, ja lubię złość porównywać do noża. Nożem możesz zabić człowieka, ale nożem też kroisz chleb. I w zależności od tego, jak potrafisz go używać, on tak ci będzie służył. Dlatego warto słuchać tych swoich emocji. Warto nauczyć się wyrażać tę złość prawidłowo. Też trzeba mieć wyrozumiałość dla ludzi, którzy tego nie potrafią, którzy tego nie wiedzą, nie umieją. Dać sobie też ten czas na proces, że czasem mi się uda, a czasem nie. Czasem będę potrafiła świetnie wyrazić złość i powiedzieć moim dzieciom, słuchajcie, czuję tyle złości, że muszę wyjść, bo zaraz wybuchnę i rzucić poduszką o podłogę w drugim pokoju. A czasem będzie tak, że wrzasnę, prawda? I wtedy się trzeba pomodlić, wyspowiadać, iść dalej. Zakochanie jest uczuciem, które ma za zadanie otwierać nas na rzeczywistość drugiego człowieka. Ono powoduje, że drugi człowiek staje się bardzo obecny w naszym życiu, że aż tak bardzo obecny, że jego brak mnie boli. Że jak nie ma tego, w kim się zakochałam, to boli mnie serce. W tym właśnie zakochanie otwiera na świat drugiego człowieka. Dzięki temu ktoś inny oprócz mnie samego staje się bliski mojemu sercu. Zakochanie jest takim uczuciem, które nas motywuje do tego, żeby drugiego człowieka bliżej poznać, żeby się otworzyć, żeby być bardziej wrażliwym, empatycznym, żeby wejść w świat emocji drugiego człowieka. Natomiast ważne, żeby pamiętać, że zakochanie jest dopiero początkiem drogi. To jest trochę tak, jakby kupić buty górskie, ale jeszcze nie wyruszyć na wyprawę. Czyli to, że mam buty, to jeszcze wcale nie znaczy, że ja jestem alpinistą. Jeszcze długa droga mnie czeka, długi trening, zanim dotrę do celu. Zdolność do miłości objawia się właśnie wtedy, kiedy przestajemy być zakochani. Bardzo mi się podobają słowa Anny Kamińskiej, poetki, która powiedziała, kiedy przestałam być zakochana w moim mężu, wtedy właśnie zaczęłam go kochać. Poprzez zakochanie człowiek staje często przed wyborem, czy ja jestem zdolny kochać tego człowieka, czy nie. To jest taki moment zatrzymania. I warto zakochanie właśnie w ten sposób wykorzystać, jako pytanie siebie, czy ja będę zdolny kochać tego człowieka i czy ten człowiek będzie zdolny kochać mnie. Zakochanie wyrywa nas z izolacji, pokazuje nam bardzo często też prawdę o nas samych, bo wiecie, my w zakochaniu jesteśmy zdolni do największych, najcudowniejszych poświęceń. Do góry jesteśmy w stanie przenosić, jak jesteśmy zakochani. Mój mąż mi pisał wiersze, w zakochaniu mi uszył maskotkę, którą do tej pory mamy. Wygląda jak taka gruba kulka, ale ile on się po prostu, wiecie, nastarał, napracował, bo postanowiliśmy sobie, że na walentynki nie kupujemy sobie prezent, tylko każdy coś robi samodzielnie. No i tyle wieczorów do mnie nie przychodził, myślę, on tam chyba po prostu zrobił jakąś wieżę Eiffla po prostu, bo co wieczór się go pytam, przyjdziesz do mnie, nie, bo przygotowuję ci prezent, bądź wyrozumiałe, przygotowuję ci na walentynki prezent. I wiecie, przyszedł w walentynki, tak z tyłu ręka schowana i wyciągnął tą larwę, to ja nie wiedziałam, czy się śmiać, czy mam płakać, nie? I mówię, że piękny jest, że Eryczek, nazwałam go, że jest Eryk i po prostu Eryk został z nami. Teraz dzieci go przytulają, Eryka kochają bardzo.
Natomiast ile do pracy go kosztowało teraz, żeby on mi uszył maskotkę? Ale robi inne rzeczy, ważniejsze. To, że został przez 3 dni z dzieciakami, a ja tu mogę być, to jest jego miłość. Zakochanie budzi w nas życie, jest pięknym uczuciem, bo budzi nas do życia. Natomiast to, co jest trudne i wartościowe jednocześnie, ale trudne w zakochaniu, to, że ono pokazuje też obszary, które wymagają w nas przepracowania. Zdarza się, że w trakcie tego, jak jesteśmy zakochani, mamy w sobie bardzo duży lęk przed bliskością, lęk przed dotykiem, jakaś nieumiejętność odmowy drugiemu człowiekowi, nieumiejętność jakiegoś dopasowania się do zdania drugiego człowieka czy dyskusji z drugim człowiekiem, zasługiwanie na miłość albo zbyt duże dopasowywanie się do tego, co drugi człowiek nam narzuca. Jest bardzo dużo tych rzeczy, które mogą wyjść, kiedy jesteśmy zakochani. Może też nam pokazać nasze wewnętrzne jakieś mity, stereotypy. Na przykład takie coś, że my sobie tak wyobrażamy, że jak już będę mieć kogoś, to już żadnego braku nie mam. To już po prostu wszystkie moje braki wewnętrzne będą wypełnione obecnością tego drugiego człowieka. Może też być tak, że myślimy, no kiedy masz mnie, to już nikogo więcej nie potrzebujesz. I narzucamy drugiemu człowiekowi w trakcie zakochania ciągłe bycie ze sobą. Nie pozwalamy mu spotykać się z przyjaciółmi i tak dalej. Bo mamy takie zdanie, że jeżeli już jesteśmy my razem, to sobie powinniśmy wystarczać za cały świat. Co jest też mitem i nieprawdą. Poprzez zakochanie wychodzi też bardzo dużo nieprzepracowanych jakichś ran z przeszłości, braków, które doświadczyliśmy jako dzieci. I te wszystkie braki wychodzą w takim rodzaju głodu, który pojawia się w nas i my po prostu tą relacją próbujemy się najeść. Próbujemy w tym zakochaniu odnaleźć wszystkie chwile, naprawić wszystkie chwile ze swojego życia, kiedy ja nie czułam się kochana. I w taki sposób, jeżeli wchodzimy w zakochanie, to ono może być dużo silniejsze niż takie naturalne zakochanie, zdrowe. Dlatego, że ono oprócz uczucia niesie ze sobą jakąś próbę zaspokojenia braków, zaspokojenia jakichś niezaspokojonych potrzeb z dzieciństwa. Na przykład jeśli mieliśmy złą relację z tatą, z mamą, to poprzez zakochanie próbujemy odzyskać w pewien sposób tą miłość, której nam brakowało. I takie zakochanie może być destrukcyjne, może być niszczące, może mieć taką siłę, która zmiażdży obydwie osoby, które wchodzą z taką siłą w zakochanie. Zakochanie może być też wynikiem braku bliskich relacji z innymi ludźmi i nadaktywności, tego, że przestajemy dbać o własne potrzeby. Bardzo często to spotyka osoby duchowne, bardzo często to spotyka jakichś takich działaczy, którzy dużo robią, poświęcają całe swoje życie tworzeniu jakiejś fundacji, byciu dla ludzi. Też często to spotyka terapeutów, którzy ciągle są dla innych, bez przerwy się poświęcają, zapominając o sobie. I wtedy nagle, jak grom z jasnego nieba, łup, zakochanie. Dlaczego? O co chodzi? Teraz w momencie, kiedy człowiek jest niedojrzały, albo wejdzie w romans, albo wyprze to uczucie i powie sobie, nic nie czuję, nie, jestem zakochany, a w sercu ci bije wszystko, tu cię ściska w gardle, nie, ja nic nie czuję, wszystko mi jest obojętne, absolutnie nic nie czuję. Będzie to zabijał w sobie i jeden i drugi typ reakcji na zakochanie jest negatywny. Natomiast co możemy zrobić, kiedy zakochanie pojawia się wtedy, kiedy nie powinno? Otóż jest cudowna rzecz, którą możemy zrobić. Przekierowanie. Pierwsze, odczytanie tego, co mówi zakochanie, czyli halo, zatrzymaj się, zadbaj o siebie. I dwa, przekieruj tą energię, która się pojawiła na bliskich, którzy są wokół ciebie. Na bliskich, którzy mogą odebrać ten typ zaangażowania od ciebie. Czyli jeśli żona zakochuje się w trakcie małżeństwa w jakimś innym mężczyźnie,
to powinna się starać odczytać, dlaczego, co się dzieje w moim małżeństwie, że ja czuję zakochanie wobec innego mężczyzny, co on mi daje, czego nie daje mi mój mąż. Zająć się tym małżeństwem bardziej, głębiej, zastanowić się, odczytać kod tych emocji i przekierować to uczucie na męża. I to się da zrobić. Myślę, że bardzo ważne jest to, że uczucia, i na koniec to chciałam powiedzieć, że nazywanie tych uczuć powoduje, że to nie my jesteśmy przez nie kierowani, tylko to my możemy kierować naszymi uczuciami. Uczucia nie są więzieniem, ale mogą być właśnie tym, co nas uwalnia do prawdziwej relacji, do relacji pełnej bliskości, miłości, serdeczności, więzi i przede wszystkim przyjaźni, o której Wam powiem więcej dzisiaj wieczorem. Dziękuję bardzo za wytrzymałość.